Wstęp. Cześć. Słuchasz audiobooka o sobie i o mnie, o twojej rodzinie, przyjaciołach i znajomych, o nas, o ludziach i o psychologii. Wszak wszędzie gdzie pojawia się człowiek, pojawia się także psychologia. Nazywam się Kamil Zieliński i na co dzień uczę wykorzystania psychologii w życiu i biznesie. Robię to, ponieważ wierzę, że świat dzięki jej poznaniu może być lepszy. Ta książka to kolejny, drobny krok w dobrym kierunku. Jako autor i narrator przeprowadzę cię przez masę dziwnych zachowań człowieka. Obawiam się bowiem, że nazwa naszego gatunku, którą sami wymyśliliśmy Homo sapiens człowiek rozumny jest nieco na wyrost. Niestety, z naszym rozumem bywa różnie. Jak sądzisz, czy człowiek postępuje racjonalnie? W pierwszym odruchu chcesz pewnie krzyknąć: Jasne, ale gdyby zastanowić się głębiej, ta książka udowodni ci, że racjonalność nie jest naszą mocną stroną. Dużo częściej postępujemy emocjonalnie, nawykowo i bezrefleksyjnie. Popełniamy mnóstwo błędów poznawczych i podejmujemy irracjonalne decyzje. W takim razie czy na pewno sapiens? Skoro jednak nasze działanie nie zawsze jest racjonalne i zaczynamy mieć wątpliwości co do rozumnego postępowania człowieka, to może warto dowiedzieć się jak działamy. Z pomocą przychodzi psychologia i badane przez nią zjawiska. Każdy rozdział tej książki opisuje osobny efekt i skonstruowany jest w identyczny sposób. Rozdziały rozpoczynają się od krótkich wstępów, które mają ułatwić Ci doświadczenie opisywanego zjawiska i lub skłonić do refleksji na jego temat. Następnie przechodzimy do wiedzy. Tu dostaniesz klarowną definicję zjawiska i sprawdzoną teorię evidence-based. Przedostatnia część to zastosowanie praktyczne, co to dla mnie oznacza, dzięki któremu dowiesz się, jak dane zjawisko może wpływać na Twoje życie i co możesz z tym fantem zrobić. Moim zamiarem było napisanie książki i nagranie audiobooka, która ułatwi prawdziwej, naukowej psychologii trafić pod szczechy. Starałem się w prosty sposób wyjaśnić w niej. Trudne mechanizmy psychospołecznego funkcjonowania człowieka. Bardzo proszę, daj mi znać, czy podołałem. Przyjemnej lektury, Kamil Autor. Rozdział pierwszy: Atrybucje Wykonaj krótki eksperyment myślowy. Wyobraź sobie, że twój przyjaciel, ktoś kogo bardzo lubisz, oraz twój wróg, tego kogoś lubisz zdecydowanie mniej, podchodzą do egzaminu na prawo jazdy. W pierwszej rozpatrywanej przez nas sytuacji obie osoby zdają. Jak wytłumaczysz pozytywny wynik egzaminu twojego przyjaciela? Jest po prostu dobrym kierowcą, prawda? Przykładał się do nauki, ma talent, dużo ćwiczył i doskonale poznał przepisy. A wróg? Przekupił egzaminatora, miał farta, udało mu się. Głupi ma zawsze szczęście. A co w sytuacji, kiedy obie osoby oblały egzamin? Dlaczego przyjaciel nie zdał? Miał pecha, egzaminator się uwziął. W sierpniu nagle spadł śnieg, no kto by się spodziewał? A wróg? Po pierwsze, całe szczęście. Po drugie, to leń, niełóg i fatalny kierowca, więc właściwie co w tym dziwnego, że oblał egzamin? Widzisz różnicę? Ten rozdział wyjaśni ci, skąd się wzięły. Definicja. Atrybucje to tak zwane naiwne teorie przyczynowości. Naiwne, ponieważ polegają na próbach budowania własnych teorii dotyczących zachowania ludzi, na podstawie obserwacji osób z otoczenia oraz na używaniu tych teorii do wyjaśniania zjawisk społecznych. Teorie te odnoszą się do tego, jak ludzie wyjaśniają przyczyny swojego bądź cudzego zachowania. Atrybucje pokazują nam, w jaki sposób postrzegamy i tłumaczymy sobie zachowanie swoje oraz innych ludzi. W psychologii. Wyróżniamy zwykle dwa rodzaje atrybucji: wewnętrzną i zewnętrzną. Atrybucja zewnętrzna, inaczej sytuacyjna, zakłada, że przyczyną zachowania człowieka są czynniki zewnętrzne, które działają względem tej osoby. W naszym przykładzie będą to przyczyny, w których doszukiwaliśmy się w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy u wroga, miał szczęście, i negatywnego wyniku u przyjaciela. Miał pecha. Atrybucja wewnętrzna, inaczej dyspozycyjna, w przeciwieństwie do zewnętrznej, zakłada, że przyczyną zachowania człowieka były jego cechy wewnętrzne. W naszym przykładzie będą to przyczyny, których doszukaliśmy się w przypadku negatywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy u wroga jest leniem i nieukiem. I pozytywnego wyniku u przyjaciela. Jest mądry i pracowity. Teoria. Twórcą teorii atrybucji jest Fritz Heider. To właśnie on w 1958 roku jako pierwszy opisał mechanizm wyjaśniania przyczyn ludzkich zachowań. W swej pracy starał się wyjaśnić, co stoi za tym, jak tłumaczymy własne zachowania i sposób postępowania innych. To również Heider, obserwując ludzi, dokonał podziału na atrybucję wewnętrzną i zewnętrzną. Stwierdził ponadto, że szukając wyjaśnienia zachowania innego człowieka, znacznie częściej dopatrujemy się przyczyn w tej osobie, w jej cechach wewnętrznych, jednocześnie nie doceniając przyczyn sytuacyjnych. Zdaniem badacza, nie lubimy wątpliwości i niepewności. Stąd obserwując zachowanie innych, znacznie łatwiej jest nam dopatrywać się jego przyczyn w osobowości tych osób, czyli w cechach względnie stałych i słabozmiennych. Z naiwnymi teoriami przyczynowości nierozłącznie wiążą się tak zwane błędy atrybucyjne. Zwykle wyróżniamy cztery podstawowe powierzchowne przetwarzanie informacji, podstawowy błąd atrybucji Perspektywę aktora i obserwatora oraz atrybucje w służbie ego. Powierzchowne przetwarzanie informacji polega na słabej obróbce informacji, które do nas docierają. Kiedy popełniamy ten błąd, opieramy się często na schematach i skryptach poznawczych oraz na ukrytych, naiwnych teoriach, o których wspominałem wcześniej. Podstawowy błąd atrybucji Opracowany przez Lirosa w 1977 roku polega na skłonności do wyjaśniania zachowań ludzi w kategorii przyczyn wewnętrznych i stałych przy jednoczesnym niedocenianiu wpływu czynników zewnętrznych, czyli sytuacyjnych. To właśnie dlatego, widząc, że ktoś zrobił coś obiektywnie złego, uznajemy, że ta osoba właśnie taka jest. To znaczy zła, nie doceniając jednocześnie sytuacji, która mogła mieć wpływ na jej postępowanie. Perspektywa aktora i obserwatora, nazywana czasem asymetrią aktor-obserwator, polega na odmiennym postrzeganiu przyczyn własnego i cudzego zachowania. Siebie w działaniu nazywamy aktorem, siebie przyglądającego się innym nazywamy obserwatorem. Kiedy używamy pierwszego określenia, własne zachowanie częściej wyjaśniamy wpływem sytuacji. Natomiast kiedy stawiamy się w roli obserwatora, cudze zachowanie częściej wyjaśniamy wpływem cech obserwowanej osoby. Atrybucje w służbie ego polegają na odmiennym postrzeganiu przyczyn, sukcesów i porażek. Zgodnie z tym zjawiskiem, przyczyn sukcesów szukamy w sobie. Jestem bardzo mądrym i zaradnym człowiekiem. A przyczyn porażek poza sobą: pech, los, fatum, etc. Zjawisko to występuje w celu podtrzymania lub podwyższenia naszej samooceny. Co to dla mnie oznacza? Błędy związane z atrybucjami wynikają ze złożoności świata. Solidna analiza danej sytuacji wymaga od nas dużego wysiłku i pozyskania wielu informacji, a nasz mózg lubi chodzić na skróty. Tworzymy więc pewne schematy na bazie własnych doświadczeń, obserwacji i zasobu informacji. Mówiąc prościej, tworzymy w pewnym sensie nasze nawyki, którymi kierujemy się w ocenie najróżniejszych zjawisk. W przypadku wystąpienia podstawowego błędu atrybucji, będziemy przeceniać czynniki wewnętrzne i nie docenimy roli sytuacji przy ocenie czyjegoś zachowania. W życiu codziennym, np. w trakcie kłótni, możemy mieć tendencję do postrzegania i oceniania ludzi zgodnie z tym błędem. Kiedy ktoś sprawi nam przykrość, będziemy prawdopodobnie wyjaśniać zachowanie tej osoby w kontekście jej cech wewnętrznych. Ona taka jest lubi ranić ludzi, nie doceniając wpływu sytuacji czyli jak sytuacja mogła wpłynąć na takie postępowanie tej osoby. Działając w ten sposób, możemy doprowadzić do eskalacji konfliktu i odsunąć się od jego źródeł oraz możliwych rozwiązań. W życiu zawodowym na przykład rozmawiając z klientem. Jego opryskliwe zachowanie chętniej wyjaśnimy jego wewnętrznymi cechami, na przykład osobowością. On ma taki charakter. Niż czynnikami sytuacyjnymi. Ma zły dzień. Może to doprowadzić do gorszej obsługi klienta i w konsekwencji braku sprzedaży, a także co gorsza, do wyrobienia sobie przez niego kiepskiej opinii o nas i naszej firmie. A tu w grę wchodzi tak marketing szemrany którego moc jest bardzo, bardzo silna. Atrybucje mogą prowadzić również do co najmniej dwóch błędów poznawczych. Pierwszy to nierealistyczny optymizm, który polega na wierze, że dobro przydarza się częściej nam, a zło innym. I choć w samym optymizmie nie ma nic złego, to kiedy mówimy o tym nierealistycznym, może on mocno utrudnić nasze efektywne funkcjonowanie. Drugi błąd. Wiara w sprawiedliwy świat polega na wierze w to, że ludzie dostają to, na co zasłużyli. I choć to pięknie brzmi, niestety nie jest prawdą, ponieważ świat po prostu nie jest sprawiedliwy. Nie traktuj tego jednak jako zwolnienia z bycia dobrym człowiekiem. Wszak, jak napisał Władysław Bartoszewski, warto być przyzwoitym. Rozdział drugi Autoprezentacja. Autoprezentacja kojarzy się często z wystąpieniami publicznymi i rozmową o pracę. Gdybyśmy zapytali ludzi, czym jest to zjawisko, dowiedzielibyśmy się zapewne, że to różnego typu techniki umożliwiające zaprezentowanie się jak najlepiej. W tym rozdziale dowiesz się, że autoprezentacja to znacznie szersze i częstsze zjawisko, które ma ogromny wpływ na to, jak postrzegamy innych i jakie decyzje podejmujemy. A także, że istnieją techniki autoprezentacji, które umożliwiają zaprezentowanie się źle i to z korzyścią dla osoby, która autoprezentacji używa. Definicja Zacznijmy od tego, że nie ma jednoznacznej definicji autoprezentacji. Najczęściej określana jest jako proces kształtowania i kontroli sposobu, w jaki inni ludzie postrzegają człowieka używającego autoprezentacji. Człowiek, poprzez swoje działania, zachowania, komunikację werbalną i niewerbalną, pokazuje na zewnątrz, kim jest lub za kogo chciałby być uważany. Autoprezentacja bywa określana jako metoda wywierania wrażenia. Mark Liry napisał nawet książkę pod tytułem Wywieranie wrażenia Strategie autoprezentacji lub wprost jako manipulowanie wywieranym wrażeniem poprzez świadome kreowanie swojego wizerunku. Jest to bardzo szerokie i powszechne zjawisko, ale być może na szczęście. Nie wszystkie zachowania podyktowane są względami autoprezentacyjnymi. Większość ludzi zdaje sobie sprawę, że jest oceniana przez otoczenie i próbuje mieć nad tą oceną kontrolę. Stąd niewiele osób świadomie wybiera zachowania, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich wizerunek. Teoria Według Marka Liriego, większość ludzkich zachowań społecznych zawiera jakiś komponent autoprezentacji, ponieważ kształtowanie swojego wizerunku w oczach innych ludzi opiera się na trzech motywach: motyw pierwszy: osiągnięcie korzyści, których pozyskanie jest zależne od innych. Motyw drugi: utrzymanie lub podwyższenie poczucia własnej wartości. Motyw trzeci: Kształtowanie pożądanej tożsamości. Według badań przeprowadzonych przez Marka Liriego i Andrzeja Szmajkę, wyróżniamy pięć sytuacji, w których jesteśmy szczególnie motywowani do podjęcia działań autoprezentacyjnych. W pierwszej wierzymy, że od sposobu postrzegania nas przez innych zależy osiągnięcie naszych celów. Okazuje się, że zabiegi autoprezentacyjne nasilają się w obecności osób, które mają wpływ na osiągnięcie przez nas danego celu, np. przy przełożonych. W drugiej sytuacji, im silniej chcemy osiągnąć cel zależny od innych ludzi, tym większą mamy skłonność do wykonywania zabiegów autoprezentacyjnych. Po trzecie, tym silniej jesteśmy motywowani do działań autoprezentacyjnych, im bardziej zależy nam na aprobacie innych. Jesteśmy na przykład zdecydowanie bardziej skłonni do autoprezentacji przed osobami, które uznajemy za atrakcyjne w porównaniu do tych, w naszym mniemaniu, mniej atrakcyjnych. Po czwarte, skłonność do autoprezentacji rośnie wraz z rozbieżnością pomiędzy pożądanym a rzeczywistym obrazem naszej osoby postrzeganym przez innych. Zdecydowanie częściej na zabiegi autoprezentacyjne decydujemy się, kiedy niedawno ponieśliśmy porażkę lub w jakimś sensie straciliśmy twarz. W piątej sytuacji skłonność do zabiegów autoprezentacyjnych nasila się u osób, które mają wysoki poziom samoświadomości publicznej czyli tendencję do myślenia, co uważają o mnie inni. Wielu badaczy zajmujących się tematem autoprezentacji dzieli taktyki autoprezentacyjne na dwie grupy – obronne i asertywno-zdobywcze. Taktyki obronne są ukierunkowane na ochronę naszej zagrożonej tożsamości lub naszego poczucia wartości. Wyróżniamy następujące. Samoutrudnianie, które szerzej opisuję w rozdziale 45. Polega na angażowaniu się w działania, które mają obniżyć szansę sukcesu. I choć takie postępowanie wydaje się bez sensu, to działania te mają jednocześnie zwalniać z osobistej odpowiedzialności za porażkę, a nawet w przypadku powodzenia nasilać poczucie osobistej chwały. Wymówki to używanie stwierdzeń typu, to nie moja wina, odwoływanie się do okoliczności łagodzących, Wiozłem babcie do szpitala, dlatego przekroczyłem dozwoloną prędkość lub przekonanie o własnej ignorancji. Nie wiedziałem, że prawo tego zabrania. W skrócie, wymówki opierają się na zaprzeczeniu intencji wyrządzenia szkody lub przekonywaniu, że nie miało się kontroli nad przebiegiem zdarzenia, co w rezultacie ma zmniejszyć osobistą odpowiedzialność sprawcy Suplikacje. To prezentacja własnej bezradności. Stosując suplikacje, liczymy, że ktoś, dostrzegając naszą nieporadność, pomoże nam wykonać określone zadania. Taktyka ta znajduje podstawę w normie społecznej nakazującej pomagać potrzebującym. Usprawiedliwienia polegają na akceptacji własnej odpowiedzialności za zdarzenie przy jednoczesnej próbie przekonania, że czyn. W rzeczywistości był mało szkodliwy lub bardzo powszechny. Wszyscy w tym miejscu przekraczają prędkość. Przeprosiny polegają na akceptacji własnej odpowiedzialności za szkodę i okazaniu żalu wobec osoby, której się ją wyrządziło. Często są wymuszone normami społecznymi. Słynne szkolne: przeproście się wzajemnie i podajcie sobie rękę na zgodę. Taktyki asertywno-zdobywcze są nastawione na zbudowanie, uzyskanie i utrwalenie nowej tożsamości naszej osoby. Wyróżniamy następujące. Ingracjacja polega na wkradaniu się w czyjeś łaski i pozyskiwaniu sympatii poprzez prezentowanie cech wzbudzających sympatię, schlebianie innym i prawienie komplementów. Prezentowanie opinii podobnych do zdania osoby, wobec której używana jest ta technika, oraz wyświadczanie przysług. Podczas zajęć z psychologii społecznej autor zwykł tłumaczyć studentom ingracjację jako ładniejszą nazwę na lizanie tylnej części ciała. Ale może to być subiektywna opinia autora. Zastraszanie polega na przedstawianiu siebie jako osoby nieprzyjemnej, groźnej i agresywnej, takiej, która może narobić kłopotów. Zastraszanie najczęściej używane jest przez gangsterów, przełożonych, rodziców i nauczycieli. Autopromocja to metoda, która zwykle kojarzy nam się z autoprezentacją. Polega na przedstawianiu siebie jako osoby kompetentnej i zaradnej. Najczęściej podkreślamy posiadanie wyjątkowych osiągnięć i kompetencji oraz trudną drogę, jaką przeszliśmy, by je zdobyć. Co to dla mnie oznacza? Jak cię widzą, tak cię piszą, głosi stare porzekadło i trudno odmówić mu prawdziwości. Warto więc być świadomym pewnych procesów autoprezentacyjnych występujących między ludźmi. Wszak wrażenie, jakie wywieramy na innych lub myślimy, że je wywieramy, ma wpływ na osobiste poczucie własnej wartości i odczuwane przez nas emocje a to przecież właśnie one motywują nas do działania. Psychologia pokazuje jasno, że sposób, w jaki postrzegają nas inni, wpływa na to, jak sami siebie postrzegamy. To z kolei ma ogromny wpływ na to, kim faktycznie się stajemy. Nazywamy to związkiem dialektycznym autoprezentacji z autodefinicją czyli tworzeniem i utrzymywaniem własnej tożsamości. Warto zaznaczyć, że taktyk autoprezentacyjnych używamy często nieświadomie. W psychologii mówi się nawet o tym, że owa nieświadomość jest niezbędna, aby zabiegi autoprezentacyjne odniosły należyty skutek nie tylko natychmiastowy, jak na przykład przy wywieraniu na kimś określonego wrażenia, ale również ten długofalowy, polegający na podwyższeniu swojej samooceny, wzroście przyjemnych emocji i uwewnętrznieniu pożądanych ról społecznych. W związku z powyższym, zwracanie uwagi na to, w jaki sposób prezentujemy się publicznie, czyli tworzymy swój publiczny wizerunek, Wcale nie musi oznaczać naszej próżności chęci manipulowania innymi ludźmi czy braku poczucia bezpieczeństwa. Często przeciwnie, jest ono warunkiem budowania i utrzymywania sprawnych i udanych relacji społecznych. A trzeba pamiętać, że kiedy brakuje nam dobrych relacji z innymi, trudniej o dobre relacje z samym sobą. Rozdział trzeci. A wersja do straty. Jak myślisz, czy bardziej ucieszysz się z wygranej wysokości 1000 zł, czy zasmucisz się z powodu straty tej samej kwoty? Badania z zakresu psychologii ekonomicznej i pokrewnej dziedziny ekonomii behawioralnej wykazują, że mamy skłonność do zwracania większej uwagi na możliwość straty i w związku z tym staramy się jej unikać. W powyższym przykładzie prawdopodobnie więc pojawi się u ciebie większy smutek z powodu straty niż radość z wygranej. W tym rozdziale dowiesz się dlaczego tak jest i w jaki sposób można to wykorzystać. Definicja: Awersja do straty charakteryzuje się zwracaniem większej uwagi na to, co można stracić, niż na to, co można potencjalnie zyskać. Okazuje się, że ludzie wolą dobrze przypilnować tego, co już posiadają, niż podejmować ryzyko, by zyskać jeszcze więcej. Wszystko podszyte jest naszymi emocjami, dbaniem o swój komfort i troską o dobre samopoczucie. Przykładowo, okazuje się, że tracąc 100 zł z naszego budżetu przeżyjemy to znacznie bardziej niż ucieszymy się z nieoczekiwanego zysku tej samej kwoty, na przykład znajdując ją na ulicy. To zjawisko pokazuje, że silniej wpływa na nas pragnienie uniknięcia straty niż chęć zdobycia zysków. Mówiąc inaczej. Okazuje się, że reakcja na straty jest silniejsza niż reakcja na odpowiadające im zyski. Wolimy więc uniknąć straty, niż zyskać odpowiadającą im kwotę. Teoria. Awersja do straty została po raz pierwszy opisana przez Amosa Tverskiego i Daniela Kahnemana. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów Badacze obliczyli, że współczynnik awersji do strat wynosi średnio 2,25 i mieści się przeważnie w przedziale od 2 do 3. Oznacza to, że ludzie średnio około 2 razy silniej odczuwają straty niż zyski. Mówiąc prościej, strata 1000 zł będzie bolała nas około 2 razy bardziej, niż cieszyłaby nas wygrana tej samej kwoty. Podłoża awersji do strat możemy dopatrywać się w naszej ewolucji. Jak pisze Sławomir Jarmusz w książce Paradoksalna Psychologia czyli zdrowy rozsądek na manowcach złe waży więcej niż dobre. Z ewolucyjnego punktu widzenia ludzie są bardziej wyczuleni na potencjalne zagrożenia czyli straty gdyż od tego zależy ich przetrwanie. Nasz praprzodek, by przetrwać, musiał być bardzo uważny, a nawet Przewrażliwiony na różnego rodzaju sygnały zagrożenia płynące ze środowiska. Wszak zdecydowanie bardziej opłacało mu się stracić trochę energii, uciekając przed wyimaginowanym zagrożeniem, niż zlekceważyć takie sygnały i stracić zdrowie lub życie. Psychologowie ewolucyjni, mówiąc o emocjach, twierdzą, że ich główną funkcją stało się informowanie jednostki o zagrożeniu i mobilizacja do działania do walki lub ucieczki. I choć nasz świat bardzo się zmienił i mocno różni się od świata naszych praprzodków, zachowujemy się w wielu sytuacjach zgodnie z regułami pozwalającymi przetrwać w zgoła odmiennych warunkach niż dzisiejsze. Stąd zdecydowanie bardziej skupiamy się na tym, by unikać strat niż dążyć do zysków. Awersja do strat widoczna jest również w sposobie, w jaki przetwarzamy informacje. Na podstawie badań Hansa, Szulamita i Kreitlera okazuje się na przykład, że kiedy poprosimy ludzi, by przypomnieli sobie wydarzenia ze swojego dzieciństwa, zdecydowanie częściej przywoływane są negatywne przeżycia. Natomiast Fiske w swoim badaniu wykazała, że oglądając fotografie przedstawiające pozytywne i negatywne sytuacje, te z negatywnymi oglądane były zdecydowanie dłużej. Świadczyć to może o dłuższym procesie przetwarzania złych informacji, a także o ważności takich bodźców dla człowieka. Okazuje się więc, że jesteśmy szczególnie wyczuleni na przetwarzanie informacji kojarzonych jako negatywne złe. Co to dla mnie oznacza? Zacznijmy od kwestii marketingowo-sprzedażowych co zadziała lepiej? Wykorzystaj okazję, czy nie przegap okazji? Zgodnie ze zjawiskiem awersji do straty, zdecydowanie druga opcja. A w takim przykładzie? Montując baterie słoneczne, zyskasz 7 zł każdego dnia. Czy nie posiadając baterii słonecznych, tracisz 7 zł dziennie? Oczywiście tutaj również opcja numer dwa. To m.in. dlatego wszelkie promocje i obniżki tak mocno wpływają na podejmowane przez nas wybory. Nie chcemy stracić okazji, by kupić coś w lepszej cenie lub na lepszych warunkach. Taka strata mogłaby nas mocno zaboleć. A wersja do straty genialnie wpisuje się w tzw. regułę niedostępności, o której również opowiadam w tym audiobooku. To właśnie za sprawą niechęci do straty zwiększa się szansa, że kupimy coś, czego ponoć jest mało, ostatnie sztuki, lub na co promocja jest ograniczona w czasie tylko do środy. W takiej sytuacji musimy podjąć szybką decyzję, aby nie stracić korzystnej oferty. Niestety, dla nas, jako kupujących, w tej sytuacji wyłącza się nasze racjonalne myślenie, a decyzja jest podejmowana pod wpływem silnych, pobudzonych przez promocję emocji. Warto zdawać sobie sprawę, że nasza niechęć do straty jest na tyle silna, że staje się podbudową do metod perswazji. Używana jest często w reklamach, kampaniach społecznych, w sprzedaży i negocjacjach. Dla osób zarządzających zjawisko awersji do straty przyda się szczególnie, gdy przyznają nagrody i odbierają przywileje. Jeśli musimy odebrać coś, do czego pracownik miał prawo, Lepiej połączyć to z nagrodą, aby odczucie straty było mniejsze. Ponadto, lepiej zabrać raz więcej niż kilka razy w mniejszych ilościach. Każda strata boli. Lepiej więc, by było ich ilościowo mniej. W związku z tym, lepiej jest na przykład raz porządnie podnieść klientom cenę, niż robić to kilkukrotnie małymi kroczkami. Więcej o tych zasadach znajdziesz w teorii księgowania umysłowego Richarda Talera. W prywatnym życiu warto zwracać uwagę na negatywne zachowania wobec innych ludzi. Wszak trudno jest budować dobre, długotrwałe relacje, a bardzo łatwo je później zniszczyć. Świadomość różnicy w odczuwaniu dobrego i złego może wpływać na mądrzejsze kierowanie naszym życiem. PS jeśli jesteś właśnie w księgarni i zastanawiasz się, czy kupić tę książkę, to zrób to. Chyba nie chcesz stracić okazji, by dowiedzieć się, jak funkcjonuje Twoja psychika.